Szanowni Państwo, wyniki działalności oraz analiza finansowa spółki została przygotowana dla roku 2016, uwzględniając okres od roku 2014. Podstawowe informacje przedmiotem działalności spółki jest oczywiście produkcja ciepła, przesyłanie ciepła oraz jego dystrybucja. Jest to działalność koncesjonowana. Kapitał własny bez zmian, prawie 8 milionów złotych. Jeżeli chodzi o sumę bilansową, to od roku 2014 do roku 2016 wzrosła ona z 12 milionów 161 tysięcy do 12 milionów 846 tysięcy złotych. Wynika to z prowadzonej działalności inwestycyjnej. Suma aktywów 12 845 tysięcy dzieli się na aktywa trwałe 8 milionów 60 tysięcy i aktywa obrotowe 4 785 tysięcy. Jeżeli chodzi o pasywa, to kapitał własny stanowi 9,5 miliona, w tym kapitał zapasowy w roku 2016 przekroczył 1 milion złotych. Zobowiązania i rezerwy to 3 337 tysięcy. Suma pasywów wiadomo 12 845 tysięcy. Jeżeli chodzi o dynamikę i strukturę aktywów pasywów, to mamy tutaj zaprezentowane w postaci surków, tu jakichś gwałtownych zmian, bo rzeczywiście przyrostu nie widać. Natomiast jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne w latach 2014-2016, to rosły one systematycznie od kwoty 800 tysięcy przez 950, aby osiągnąć w roku 2016 1 275 tysięcy. Ta wartość koresponduje z wartością sumy amortyzacji i zysku osiąganego przez przedsiębiorstwo. Przychody z działalności od roku 2014 do roku 2016 rosły z 10 milionów 66 tysięcy złotych do 10 milionów 960 tysięcy, a zyski rosły od 65 tysięcy przez 222 tysiące, aby osiągnąć w roku 2016 507 tysięcy złotych. Jest to zobrazowane na następnym wykresie słupkowym. Jeżeli chodzi o sprzedaż w latach 2014-2016, to ona również rosła. Wzrosła ze 161 tysięcy do 178 tysięcy gigajuli. W tym czasie zaobserwowano spadek mocy zamówionej z 26,76 MW do 25,54. Natomiast tutaj należy się uwaga Państwu, po prostu w międzyczasie IKEA zrezygnowała z tak zwanej mocy zamówionej w wysokości 1,5 MW, bo po prostu uruchomiła drugie źródło ciepła. Ona od nas nie pobierała ciepła, więc po prostu po 10 latach korzystania z naszej działalności w postaci rezerwy zrezygnowała, więc nie jest to związane z aktywnymi klientami. Struktura kosztów działalności. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że w przedsiębiorstwie 1/3 kosztów stanowi miał węglowy, 1/3 wynagrodzenia, natomiast pozostałe koszty, czyli amortyzacja, usługi obce, ZUS, podatki, opłaty też stanowią 1/3. Tutaj właściwie niewiele się zmienia. Jest to zobrazowane na wykresach kołowych. Jeżeli chodzi o wskaźniki rentowności, one systematycznie rosną, zarówno jeżeli chodzi o rentowność od aktywów, od kapitału oraz oczywiście od przychodów. Natomiast trzeba powiedzieć, że ten wskaźnik w dłuższym okresie czasu ma charakter falujący. Jeżeli chodzi o wskaźniki płynności finansowej, to ze względu na charakter przedsiębiorstwa notujemy nadpłynność, ale wynika to z tego, że po prostu musimy kupować miał węglowy i nasze przedsiębiorstwo w strukturze produkcyjnej przypomina troszeczkę gospodarstwo rolne, tak można w wielkim uproszczeniu powiedzieć. Kapitał obrotowy netto, czyli kapitał pracujący, waha się od 2,5 miliona w roku 2014 do 2,4 miliona w roku 2016. Jest to ten kapitał, dzięki któremu możemy w elastyczny sposób kupować miał węglowy na rynku w tych okresach, kiedy jego ceny są bardziej korzystne. I oczywiście wskaźniki stabilizacji finansowej. Ogólny poziom zadłużenia jest na poziomie 0,2, zdolność do obsługi zadłużenia 0,29-0,25 oraz pokrycie aktywów trwałym funduszem własnym jest powyżej 1, świadczy to o dobrej kondycji finansowej spółki. Na ten moment prowadzimy działalność inwestycyjną, która skupia się na sieci. Praktycznie w ciągu ostatnich 5 lat wymieniono 20% sieci co roku. Około 10 bloków otrzymuje indywidualne węzły
ciepła. Jest to związane z likwidacją węzłów grupowych i mogę powiedzieć też, że dzięki tej działalności na sieci oraz przekształceniu w ciepłowni na ulicy Maszewskiej 18 w zeszłym roku była ostatnia przerwa remontowa, w tym roku już nie było przerwy remontowej. Przekłada się to również na zmniejszenie strat na sieci cieplnej, jeżeli nie uwzględniamy potrzeb własnych przedsiębiorstwa, to straty są w tym momencie poniżej 11%. Rośnie również sprawność wytwarzania całego układu źródła ciepła. Jest ona na poziomie prawie 82%. Świadczy to o tym, że reżim techniczny w spółce jest cały czas podnoszony. Jeżeli chodzi o likwidację węzłów grupowych, to też co jest to co prawda informacja niezwiązana z rokiem 2016, ale jest konsekwencją podjętych działań inwestycyjnych w roku 2016. Chciałem Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zrzekło się na rzecz gminy Goleniów na podstawie artykułu 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami węzła grupowego na ulicy Słowiańskiej 4. Także w tym momencie gmina ma możliwość podjęcia działań inwestycyjnych na tej działce. Także działka, to tak doprecyzowując, działka ma około 1500 metrów kwadratowych, no więc sami Państwo możecie sobie określić jej wartość. Tu trzeba powiedzieć, że to pokazuje, że działania inwestycyjne, jakie prowadzimy na sieci, no, przynoszą wymierny zysk nie tylko naszemu przedsiębiorstwu, ale również gminie. Także to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Nie wiem, czy tam dobrze usłyszałem. Na przestrzeni tych ostatnich 5 lat inwestycje miały wartość 20% wymieniono sieci. 20 milionów, panie Andrzeju, nie myślę. 20, więc kapitał ma chyba. Ja mam takie odczucie, że PES jest trochę mało ofensywny, mało przebojowy w kwestii pozyskania nowych odbiorców. Przydałoby się, żeby jednak no, ze względu na ochronę środowiska, ale nie tylko, bo ja na przykład ubolewam nad tym, że pan prezes nie chce tam w mojej parafii na Słowackiego pójść z siecią ciepłowniczą z kotłowni centralnej, bo na gazie to można się naprawdę wykończyć. Płacę olbrzymie pieniądze i sądzę, że takich jak ja, sąsiadów, będzie więcej, bo rozumiem, że to jest jakaś granica rentowności i im więcej tych odbiorców po drodze, tym oczywiście przedsięwzięcie jest opłacalne, ale no, takich prób nawet nie było. Były takie próby gdzieś tam chyba na Złodziejewie czy gdzieś. No właśnie. I co? I się nie udało, tak? Natomiast no, trzeba próbować. Mi się wydaje, że trochę więcej ofensywy w celu no, jednak podłączenia coraz większej ilości odbiorców. Bo to i z punktu widzenia ochrony środowiska, i z punktu widzenia kasy prywatnej, no, firmy również, bo przecież nikt nie chce, żeby się dokładali do interesu, ale mi się wydaje, że tutaj jednak te działania może są, ale są nieefektywne. Ja tu chciałbym sprostować, jeżeli chodzi o akcje marketingowe, to oczywiście one przynoszą efekt w pewnej perspektywie czasowej i tak jak co roku podłączaliśmy no dwóch klientów, tak trzeba powiedzieć, to na przyszły rok mamy podpisane 7 umów przyłączeniowych z perspektywą na 3 kolejne, czyli to jest praktycznie... Na pojedyncze budynki jednorodzinne? Nie, jeżeli chodzi o pojedyncze budynki, to mamy ofertę od jednej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o budynki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej. Wielorodzinne. Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o domek jednorodzinny, bo zapewne o to chodzi panu burmistrzowi, to mamy jedną taką umowę przyłączeniową podpisaną. Nie ma chętnych. No nie ma chętnych, to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że na przykład w okolicach ulicy Andersa, tak, Żeromskiego, zainteresowanie było nawet tylko wyrażone w formie ankiet, czyli nawet takiej bardzo luźnej formie,
było poniżej 20% i to niestety uniemożliwia nam tak naprawdę podjęcie jakichś sensownych działań inwestycyjnych, dlatego że mamy dokładnie ten sam problem tutaj, co wodociągi. No, u nas jest jeszcze gorsza sytuacja, bo jeżeli zrobilibyśmy rurę o za dużym przekroju, no to ciecz nośnik po prostu wystygnie. No i to będzie tego typu sytuacja, że straty, które byłyby na takiej sieci, obciążały pozostałych odbiorców. Więc mimo najszczerszych chęci, żeby ten problem rozwiązać, ja mam nadzieję, że te akcje, które są przez nas ponawiane, dadzą w jakiejś dłuższej perspektywie efekt, dlatego że rośnie po pierwsze świadomość ekologiczna mieszkańców, po drugie jednak sąsiedzi zaczynają się swoim sąsiadom przyglądać, czym ci sąsiedzi palą w swoich piecach, więc ja myślę, że to, co zrobiliśmy teraz, da jakiś efekt za jakiś czas i ja jestem o tym przekonany. Natomiast będziecie ponawiać, tak? Tak, jesteśmy, znaczy ja stoję na stanowisku, że w momencie, kiedy opanowaliśmy sytuację z siecią, ponieważ no, wymieniliśmy te najbardziej zagrożone odcinki sieci, które miały tam po 40 lat, możemy teraz przystąpić do takich działań prorozwojowych, dlatego że dużo przedsiębiorstw, zarówno ciepłowniczych, jak i wodociągowych, no niestety popełnia ten błąd, że koncentruje się na działalności rozwojowej, zapominając o odtwarzaniu majątku. Ja miałem taką sytuację, że o ile ciepłownia sama w sobie była bardzo zadbana, o tyle sieć no była już na takiej granicy, że już trzeba było przede wszystkim zająć się tą siecią, a przede wszystkim ją unowocześnić. W tej chwili jest taka możliwość, że zamiast węzła grupowego są węzły indywidualne, to zwiększa komfort odbiorców. Każdy sobie może ustawić parametry ciepła w swoim budynku, może wspólnota o tym decydować. To też w pośredni sposób przekłada się na to, że moc zamówiona spada, tak? Bo jakby o tym się mało mówi, ale tak naprawdę wynikiem tych działań proinwestycyjnych jest de facto spadek sprzedaży. Tak, trzeba też powiedzieć, że w czasie tej modernizacji skracamy odcinki, dlatego że no, za poprzedniego ustroju sieć była prowadzona nierzadko no, w dosyć absurdalny sposób i w tej chwili po prostu ją prostujemy. I na tym są główne oszczędności i zmniejszenie straty. Ile nie ma zmniejszenia straty na jednym metrze bieżącym, to po prostu ta sieć poprzez bardziej logiczne ułożenie staje się ułożona rozsądniej. Tak? Także to są główne oszczędności wynikające z tego, że zamieniamy sieć kanałową na sieć preizolowaną. Mogę tylko dodać, że w stosunku do innych przedsiębiorstw tego typu w kraju nasze tempo przez ostatnie 5 lat było 2 razy szybsze, jeżeli chodzi o wymianę sieci. Natomiast na pewno teraz chcemy zająć się działalnością prorozwojową i dlatego prowadzimy notoryczną akcję marketingową. Ja tutaj się muszę zgodzić, że ta akcja, no zawsze to można powiedzieć, że zawsze można zrobić lepiej. No więc wyciągamy jakieś wnioski i staramy się dotrzeć też do szerszego grona mieszkańców. Mamy też swoje no, pewne przemyślenia, doświadczenia z tych akcji, które już przeprowadziliśmy. Także też wiemy, troszeczkę mieliśmy pewne wyobrażenia na początku, jak zaczynaliśmy te akcje inne i dzisiaj też mamy inne wnioski. Tak? Najlepiej dla nas to jest wtedy, kiedy na przykład sąsiedzi by się dogadywali i podejmowali wspólnie decyzje, ale widać takie no, zajawki, zaczątki takich działań, że ludzie między sobą zaczynają rozmawiać. Ja mam nadzieję, że to da jakiś pozytywny efekt w przyszłości, dlatego że no, ochrona środowiska wyrażona w tym, że no, powietrze, żeby było czyste, jest bardzo ważne. Tak? To jest chyba dla wszystkich tutaj na sali jest bezdyskusyjne. Bym miał propozycję, żeby pan prezes zainicjował spotkanie tego rejonu słowackiego, Wawrzyniaka, Jana Pawła, Kordeckiego, o ten kwartał. Będę miał to na uwadze. I takie spotkanie zróbmy i zobaczymy, jakie jest zainteresowanie, może się uda. Bo ja rozmawiałem z wieloma, no, wyrażali chęć, tylko dialog w szczegółach, bo to kwestia, jakie koszty. Nie? No niestety, to jest takie czasami oczekiwanie, natomiast trzeba powiedzieć, że my jesteśmy przedsiębiorstwem samofinansującym się, także nawet nie mamy tak komfortowej sytuacji jak wodociągi. Tak. Chcę jakieś pytania jeszcze? Kolega Czesław. No ja mam może parę pytań. Ja patrzyłem na to, co robicie, jeżeli chodzi o tą akcję bardziej promocyjną, bo
patrząc na koszty ogrzewania specu do domku jednorodzinnego plus do tego pewne rzeczy, które się muszą zadziać, to oprócz tej pracy promocyjnej dla firmy rachunek ekonomiczny jednak jest rachunkiem ekonomicznym i na dzisiaj nie jest moim zdaniem, Panie Andrzeju, tak mówiąc czysto na pieniądze, warto w to na dzisiaj inwestować. Sztaby zespół zero po prostu, tak mówiąc bardzo. Musi się to ludziom opłacać. Patrzmy IKEA. IKEA, jeżeli takie duże przedsiębiorstwo rezygnuje z mocy zamówionej i swoim sposobem dogrzewa cały zakład, tak? Ale to ja bym chciał wyjaśnić, tam po prostu było jedno źródło ciepła i po prostu zrobią nowe źródło ciepła. Ale ja rozumiem, ale zobaczcie, co się dzieje, tak? Mają swoje źródła ciepła, nie? I co? Jeżeli coś spalają, to coś wytwarzają, tak? To wiadomo jest to, gdzie jest ta ekologia, tak? Jak mówimy o jednym kominie, na przykład w całym mieście, żeby proszę Państwa, oczywiście, byliśmy przecież jako radni na wizycie u naszych sąsiadów za zachodnią granicą. Przecież wychodząc na blok takiego TBS-u, nazwijmy to niemieckiego, zapytałem się, a dlaczego tu nie ma żadnego komina? Nie było nigdzie żadnego komina. Całe miasto, wszystkie budynki, wszystko tam jest na gaz. Wszystko tam jest na gaz. Oczywiście. Ale oczywiście, ale ja im powiedziałem o tym Nord Streamie 2, tak? Od razu w to uderzyłem. Ale u nas jest trochę inaczej. Więc ja mam do pana prezesa konkretne pytanie, ale wracając do tej ochrony środowiska. Jeżeli gmina nie rozpocznie programu takiego, że zmieniać te piece, nie wiem, na piec z ekogroszkiem lub wymuszać w jakiś sposób operatora gazowego, żeby rozszerzał pewne zakresy, jeżeli chodzi o gazyfikację naszych terenów, lub w tych miejscach, gdzie nie ma gazu, żeby gmina rozpoczęła program taki, tak jak to robią inne miasta, że po prostu dopłacają do tego, jeżeli wymieniasz źródło ciepła na ekologiczne, tak? No to jest pomysł, który realizują, nie jest wymyślony tu przeze mnie, tylko jest realizowany w innych miastach i to nawet ze środków własnych. A do pana prezesa mam pytanie, tak jak tutaj już nawiązywałem do tego, że ja, panie prezesie, patrząc na podwyżki, które nastąpiły teraz w PEC-u, mówimy średnio o 10%, i pan przedstawiałem, że 1/3 na dzisiaj kosztów to jest miał węglowy. No nie wierzę, że to jest tylko i wyłącznie powodem tej podwyżki. Coś jeszcze w tej firmie musi generować koszty. Dlaczego tak twierdzę? Bo 4 lata temu właśnie ten miał staniał o 50%. Dzisiaj wrócił do ceny, tylko skończył na informację. Ale panie prezesie, to jest, ja śledzę co roku śledzę, ile opał kosztuje. Naprawdę, co roku śledzę, ile opał kosztuje. Dlaczego tak mówię? To, żeście zrobili węzły pojedyncze, chwała wam za to, tak? Bo ja nie muszę podawać wody na 12, ja się z tym zgadzam. Tylko też sobie powiedzmy, i to prosto patrząc sobie w oczy, że przez ten myk, no to macie większe przychody z gigadżuli, bo jestem jako z węzłem pojedynczym w innej kategorii, jeżeli chodzi o taryfy. A tam niestety albo niestety, dla mnie niestety, jednak ceny są wyższe, tak? Czyli płacę wyższe rachunki. Ja tu nie ganię za to, że jest taka taryfa. Ta taryfa została zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki, do której pan prezes wystąpił, przedstawił odpowiednie dokumenty i została ona wyrażona zgodę. Tylko ja patrzę na to jako mieszkaniec i odbiorca. Nie patrzę jako regulator rynku, bo jeżeli pokazywałem wam, ile metr wody za podgrzanie można zapłacić za metr wody, plus do tego jeszcze te koszty gwikowskie, to naprawdę są duże pieniądze. Chcę panu prezesowi powiedzieć też, że ceny, to co pan Andrzej może sobie też przeliczyć na własnym domu, ceny za metr, bo my mieszkający w blokach, w budynkach wielorodzinnych, płacimy miesięcznie. Więc szybko obliczając na dzisiaj, te ceny przekroczyły już grubo 3 zł za metr. Czyli płacimy 3 zł za metr razy
metry razy miesiące i pan Andrzej może sobie też wychwycić. Tak. Tylko, że mówimy o metrach kwadratowych. Także, że proszę Państwa, nie są to już małe pieniądze. Akumulacja właśnie wody z podgrzaniem tej wody, no to co przedstawiałem mam na początku swojej wypowiedzi do pana prezesa Gwiku, tak to wygląda. Ja nie twierdzę, że pan nie miał tych kosztów, tylko mówię same koszty, bo tak wyczytałem w prasie, że pan przedstawiał, że to ze względu tylko i wyłącznie na cenę tego potwierdzić. Dlatego, że jeżeli byśmy przełożyli całą podwyżkę węgla na mieszkańca, to podwyżka wyniosłaby nie 8,96%, tylko 18%. To też wyraźnie trzeba zasygnalizować. Jeżeli chodzi o ceny miału węglowego, to też przychodząc tutaj na komisję, przygotowałem się w tym okresie, kiedy sprawuję funkcję prezesa zarządu, to ceny węgla oscylowały wokół 250 zł za tonę. Faktycznie jedna dostawa była na poziomie 200 zł, to jest 20% taniej, a w tej chwili ceny węgla doszły do około 400 zł. Oczywiście realne ceny będą troszeczkę niższe, ale trzeba powiedzieć, że wynika to z takiej, a nie innej sytuacji w kraju, na którą żadne przedsiębiorstwo w Polsce nie ma wpływu. I trzeba pokazać też nasze przedsiębiorstwo na tle innych przedsiębiorstw tego typu. O ile w roku 2016 średnia cena gigadżula tutaj w północno-zachodniej Polsce wynosiła 64 zł, o tyle w naszym przedsiębiorstwie wynosiła ona 58 zł. Nawet po podwyżce to jest 63 zł, to jest dalej mniej niż średnia z roku 2016, a przecież wiadomo, że nie tylko moje przedsiębiorstwo podniosło stawki. Także wydaje się, że też trzeba zauważyć, że jedno z dużych przedsiębiorstw prywatnych ciepłowniczych ma stawki dla mieszkańca w mieście wojewódzkim na poziomie 68 zł, więc mieszkańcy Goleniowa w dalszym ciągu płacą znacznie mniej niż inni mieszkańcy podobnych systemów ciepłowniczych. Ja nie mówię, że to nie jest dotkliwe dla konkretnego mieszkańca, który żyje z emerytury lub z renty, też żeby było jasne. Natomiast no, ja nie mam w tym momencie wpływu na to, jak jest dystrybuowany na przykład węgiel w Polsce, że są kłopoty komunikacyjne, o których pan dobrze wie, że są problemy na kolei z dowozem węgla, są problemy z wydobyciem węgla. Tak, jest problem tutaj, bo nie wszyscy mają tego świadomość, ale jest problem z wydobyciem. Jest problem z wydobyciem oraz przewozem węgla, tak bardzo ogólnie mówiąc. Dlatego nie ukrywam, że przedsiębiorstwo było oczywiście przygotowane na pewne wahania cen węgla, bo zawsze robimy w ten sposób biznesplan, żeby nie zaskakiwać naszych odbiorców. Natomiast w tym momencie no, są pewne poziomy podwyżek, które funduje nam obecny system gospodarczy, które są nie do przeskoczenia dla naszego przedsiębiorstwa, bo jednak mimo wszystko w jakimś sensie działamy troszeczkę jak stacja benzynowa. No, po prostu sprzedajemy to, co kupimy. Także tak to wygląda na ten moment. Ja chciałbym zauważyć, że swego czasu mówiłem, że będę starał się, aby cena energii dla mieszkańca była stabilna i żeby ona korelowała z inflacją. Ja tu bardzo wyraźnie chciałbym powiedzieć, że ona koreluje z inflacją. No nie, panie prezesie, pana słowa, że przerwę, ale muszę to powiedzieć. Pana słowa na sali sesyjnej zapamiętałem i teraz nie będę mówił to na sali sesyjnej, tylko dzisiaj. Pan prezes powiedział, przez najbliższe 3 lata nie przewiduje podwyżek. I panie prezesie, poczułem się zadowolony, no i nawet chyba zaklaskałem, zabiłem panu. Ja mogę powiedzieć, że gdyby były warunki gospodarcze tak jak wtedy, tak by właśnie było. Natomiast chciałbym zauważyć, że sama inflacja cen przemysłowych, bo przecież nasze przedsiębiorstwo nie kupuje marchwi i ogórków, wyniosła za ostatni rok 4,5% i na następny rok to jest kolejne 4,5%, a jest to inflacja wyprzedzająca w stosunku do inflacji konsumenckiej. Więc ja wolę nawet nie myśleć, jakie będą ceny w przyszłym roku, tak? No ale każdy tutaj chodzi do sklepu, to widzi, co się dzieje. Także wydaje mi się, że jest to niestety pewien trend i to jest pośredni sposób odpowiedzi na to, co pan się mnie zapytał, czy tylko miał węglowy. Nie, inne rzeczy też idą do góry. Natomiast, ponieważ tutaj jest taki podtekst zapewne pytania o wynagrodzenia pracowników, to chciałbym tutaj oświadczyć, że w tym roku zlikwidowałem dodatki funkcyjne i stażowe oraz w znacznym stopniu ograniczyłem nagrody jubileuszowe, które były kulą u nogi mojego przedsiębiorstwa i praktycznie rzecz biorąc w tej chwili te nagrody nie przekraczają, nie są 5-cyfrowe, tylko 4-cyfrowe.
To też bym chciał wyraźnie bardzo zaznaczyć. Poza tym wszystkie wynagrodzenia zostały zamrożone. Tak? A ostatnia podwyżka, jeżeli już mówimy o podwyżkach, miała miejsce w roku 2014 i wynosiła 1%. Więc wydaje się, że akurat wynagrodzenia nie mają wpływu na tą podwyżkę, która w tej chwili wystąpiła. Jest to czysto problem zewnętrzny, na który nie mam wpływu. No, jeżeli tak biorąc jeszcze procenty i rozbierając, jak pan prezes tak mówi o zarządzaniu przedsiębiorcą, mi to się bardzo podoba. Wie pan, no to też jak tak mówimy o zarządzaniu, a pan jest przecież głównym zarządzającym tym przedsiębiorstwem, to ilość też, bo to nie są tylko pensje, tylko ilość pracowników do struktury, którą pan posiada, czy jest adekwatna, bo to jest bardzo ważne też w przedsiębiorstwie. Skala i wysokość pensji, która obciąża przedsiębiorstwa, ale też ilość pracowników. Bo jak patrzymy tutaj, tego nie rozmawialiśmy, bo nie poruszyliśmy tego problemu, ale myśmy zatwierdzali taryfy dla GWiK-u i ja zawsze się pytałem, panie prezesie, miał pan zatrudniać 65, ma pan 75 i trzeba brać pod uwagę wszystkie aspekty. A każda jeden etat to jest średnio dla przedsiębiorcy około 50-60 tysięcy. To też bym chciał wyjaśnić, w tym czasie, za ostatnie lata przedsiębiorstwo zmniejszyło zatrudnienie z ponad 60 osób do 46 osób. Ile? 46. 46 i to jest konstans. Natomiast ja mam w tej chwili na przykład dwie osoby na długomiesięcznym chorobowym, tak? Dlatego, że pracownicy są wiekowi i występują problemy, no, na przykład nowotworowe. Tak? Także w praktyce tych pracowników jest mniej. Poza tym trzeba dodać jeszcze jedną sprawę. W takim małym przedsiębiorstwie nigdy nie zoptymalizujemy zatrudnienia w taki sposób jak w dużym przedsiębiorstwie, bo na przykład możemy w dużym przedsiębiorstwie centralizować automatyków, elektryków i na przykład robić wyspecjalizowane działy. Natomiast w moim przedsiębiorstwie, no w tym momencie, jeżeli ja mam jednego elektryka na sieci, jednego elektryka na ciepłowni, no to tutaj nic nie da rady optymalizować, bo nie wiem, rękę chyba bym musiał mu obciąć. Także no, tak to wygląda w praktyce. Poniżej pewnych liczb nie da się zejść. Oczywiście możemy mówić o zmianie technologii w jakiejś perspektywie i na pewno to będzie wtedy skutkowało zmniejszeniem zatrudnienia. Natomiast na ten moment, póki źródło ciepła opiera się na cieple węglowym, no nie widzę takiej możliwości. Oczywiście. Ile kotłów jest wykorzystane? W tej chwili są trzy kotły. Dwa WR-10 i jeden WR-6. Trzy czy dwa? Trzy. Dwa duże, jeden mały, czyli dwie dziesiątki i jedna szóstka. Jeżeli chodzi o sprawność, to też tu chciałbym podkreślić, że na tym mniejszym kotle, na starszych kotłach osiągamy sprawność 78%, natomiast na tym mniejszym kotle, który jest używany w okresie letnim, osiągamy sprawność 85%, to jest porównywalne ze sprawnością na kogenerację. To też nie ukrywam, że jest to zasługa kierownika ciepłowni, który dokonuje cudów, żeby utrzymywać taki poziom wydajności. Pytanie, czy pani ja tylko chciałam, panie prezesie, bo też poproszono mnie między innymi do teraz na komisji podziękować właśnie za pana bardzo konkretną osobowość i sprawowanie tej funkcji i za to, że od kilkudziesięciu lat nie była dostawa ciepłej wody w czasie sezonu letniego, nie było wyłączenia, bo to bardzo, bardzo jest ważne właśnie dla zakładów opieki zdrowotnej, dla zakładów rehabilitacyjnych, nie trzeba było przesuwać kolejek, bo przez to, że były połączenia, o miesiąc czy dwa miesiące przesuwały się kolejki rehabilitacyjne. I to się wydaje takie, tak naprawdę, może nieistotne dwa tygodnie, ale to podziękowanie od mieszkańców. Czy będzie pani za pozytywną oceną? To znaczy, kogo? Za pan, tak. Przychodzi pan prezes, to pan prezes reprezentuje osobę bardzo konkretną. Pani Doroto, bardzo pani dziękuję za tą miłą, sympatyczną wypowiedź. Pan prezes, widzę, że uśmiechnięty od ucha do ucha. Będziemy głosować za pozytywną, kto jest za pozytywną oceną wyników działalności spółki. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, jak zwykle. Czy tradycyjnie chciałem powiedzieć. To nie znaczy, że ocena jest zła. Nie, no pewnie, że tak. Proszę państwa, mamy jeszcze...